Przelecimy od razu, bez przerwy. Podoba mi się to. Let's go. No, Backwater to nie jest łatwa mapa. Jak widzicie, Zergi przeciwko Protossom wygrywają 55,4% gier, czyli no już taka zauważalny odchył, że tak powiem. No i ustawiamy set vote, start vote i możecie już głosować albo na manę, albo na blaja, wykrzyknik vote spacja mana dla przykładu. I przypominam, że te punkty są zbierane, żeby wygrać kolekcjonerkę. W dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim, Blaj w górnym lewym rogu, reprezentant Polski, czyli Grzegorz Mana-Komincz z drużyny Liquid. Obstawiajcie, bawcie się, potem sprawdzajcie, czy wam poszło, czy wasza wróżba się sprawdzi, czy możecie nazwać się prawdziwymi znawcami StarCrafta. Znawca przez duże F. Obstawiacie za maną. Mana tutaj już oczywiście przyjechał swoim zwiadowcą. Troszeczkę utrudnia życie Ukraińcowi, zmuszając go do zajęcia bazy w innym miejscu, niż by tego pierwotnie chciał. Ale tutaj te trzy pierwsze, a może nawet cztery pierwsze bazy są dość blisko siebie i chyba nie tak trudno je zabezpieczyć. Oczywiście Polak zdaje sobie sprawę, że ona tutaj jest zbudowana. Co to za tworzy donate od Michał? No ja nie mam wpływu na to, co ludzie piszą w tych wiadomościach donate'owych. Po prostu nie czytam niefamilijnych. No i myślę, że... Oczywiście Polak tutaj jak najbardziej ma szansę, żeby pocisnąć i urwać punkt dla Polski. Kto wie, może nawet wygrać już całe starcie. To byłby dobry zastrzyk pewności siebie dla Many, którego potrzebuje. Mam wrażenie, że wielu widzów też by troszeczkę z powrotem uwierzyło w naszego Grzegorza, który przed laty był przecież w stanie wygrywać największe turnieje. Też pamiętamy fantastyczne drugie miejsce w Krakowie 2015, gdzie był wręcz niesiony przez publikę po ćwierćfinale, gdzie pokonał Petreiusa. Też pamiętam dobrze to starcie. Mana przegrywał 0-2, a potem trzema bardzo takimi niewygodnymi, lekko mówiąc, taktykami dla Zerga był w stanie wygrać, aż nie wierzyłem w sumie w to, co się wydarzyło, bo jeden powie fart, drugi powie fart też skill. No a ja powiem, że dobrze dobrał taktyki pod przeciwnika. Dobry zwiad Blaja. Dobra, kończymy głosowanie. Stop vote. No i zobaczmy, 77% głosów na Manę. No i 23% głosów na Blaja. Oczywiście Blind stara się swoimi zergingami troszeczkę poprzeszkadzać naszemu zawodnikowi. Póki co te zergingi zwiadowcze. Ja się zastanawiam, czy Blind tak specjalnie... A, bo Blind chciał wymusić ruch adeptki do głównej bazy, podczas gdy część zergingów tutaj atakuje zbieraczy. Też taki agresywny początek ze strony Blind'a. Coś podobnego, co nam pokazał z Soulem. Soul nie był specjalnie tym zaskoczony. No a Mana niestety stracił dwie probki, co wbrew pozorom nie jest aż takie małe. No i wycofanie Polaka. Niestety ta jedna adeptka prawdopodobnie zostanie złapana. Trochę więcej zergingów, jak widzicie, robi Ukrainiec. Być może po to, żeby przestraszyć Polaka. Kurczę, Blaj ma tylko 23 drony, więc to naprawdę liczy, że uda się teraz jakoś front chyba sforsować. Bo zaniedbał ekonomicznie swoją bazę Blaj. No i Mana chyba dość roztropnie zostawił Oracle, dostawił Shield Battery. Nie lekceważy tego wyjścia z zergingami. Trochę dziwnego dla mnie, no ale jakoś tak wyszedł. Świetnie zostawiony w dalszym ciągu ten Overlord przez Ukraińca. Widzi doskonale technologię naszego zawodnika, no może poza Robo Facility. No i pora na jakiś konkretny plan Polaka. Zobaczymy, czy to będzie tylko Archon Drop, czy może jakaś większa agresja z Gatewayu. Widzę, że trzy Gateway. No tak, to już tam zwiastuje całkiem konkretną agresję Polaka. Chociaż chwileczkę, czy to 3, bo jak na moje to jest już 5 gatewayów. Tylko może ten jeden w ekspansji jeszcze się nie do końca... Nie, to będzie 5 gatewayów, czyli taka właśnie liczba dla mnie nietypowa. Raz, dwa, trzy i tutaj jest Templar Archives, czyli... Aha, nie, przepraszam, bo tu jest Robo, czyli 4, czyli tak, czyli to jest normalna presja
z Archondropem. No i do tego szarża też dodana. A nie, niby normalna, ale wygląda na to, że mana gra to troszeczkę inaczej. Teraz zostawia kolejne gameplaye nieco później, ale zamiast 6 będzie ich aż 8, więc zdecydowanie Polak chce to zakończyć szybko i na dwóch bazach. Czy to się uda? Zaraz się oczywiście okaże. Najpierw będzie taka niepozorna presja z Archonami. Zobaczymy, czy tę trzecią bazę też Grzegorz postawi w ramach takiego oszustwa. No i próby zaskoczenia Ukraińca, żeby ten uwierzył, że jednak będzie grać dłuższą grę. No i faktycznie, tam już probka stoi z tego, co widzę, no ale póki co Oracle z Archondropem. Fajnie, jakby się udało coś tutaj urwać. Bly robi Roach'e, więc niestety bardzo poprawna kontra z jego strony. No i za chwilę zobaczymy, czy wystarczy tej pary. Świetnie zniszczony Overlord, jeżeli się by udało takiego supply bloka wywołać, to już by była bajeczna wręcz sytuacja. W dalszym ciągu gateway się kończą, w tym momencie pewnie mana je otwiera. Oracle, miejmy nadzieję, że coś tam też może podgryzła. A i teraz jeszcze dobrze Bly to zagrał. Potencjalną bazę anuluje, ale w tym momencie Bly zaczyna dronować i to może być kluczowy błąd tego zawodnika. To jest szansa dla Polaka, żeby zaatakował. No teraz już do końca, już teraz nie ma przebacz. Już musi mana oczywiście napierać. Tylko martwi mnie, że nie jeszcze kilka kolejnych zelotów oczywiście bardzo potrzebuje, takie 8, no to będzie wtedy już szansa, żeby się przebić, ale w tym momencie nie może rozłożyć teraz warpizma mana, bo klowe by go oczywiście zniszczyły. No niestety, Bly idealnie dodronował. Polak też nie rezygnuje z planów na trzecią bazę, zrobił Stalkera w bazie i oczywiście oczyszcza miejsce pod nią, 4 drony złapane. Nie za wiele, ale zawsze coś, na pewno lepsze jest to niż gdyby ta Oracle nic nie robiła. Dalszy plan Polaka to dodanie chyba kilku immortalni, no i kolejny atak. Teraz aj, te Roach'e świetnie złapały Archona, który nie odda zbyt wielu strzałów. Aj, teraz, ale z drugiej strony właśnie Polak może coś tutaj złapie. Ładne mikro Polaka też tym warpizmem. Archon nie otrzymał aż tak dużo obrażeń, tylko ten pierwszy został złapany. No i teraz przy dobrej kontroli Polak może coś tutaj jeszcze zdziałanie, jednak zdecyduje się wycofać. No i oczywiście nie może już za bardzo mana atakować tym, co ma, tylko musi właśnie coś dodać. Tym planem, jak wspomniałem wcześniej, są immortale, no i do tego jak zwykle sentry, którymi może będzie w stanie coś tutaj łapać. Archony uratowane. No i za moment pewnie kolejne wyjście many. Nie wiem, czy z dwoma, czy z trzema immortalami spróbuję tego wyczynu. Tutaj też ładnie Bly zagrał, tylko jedna drona zamrożona. Bly myśli o podchodzeniu, ale już Polak posiada immortale w gotowości. Chociaż i tak Bly może tutaj, myślę, urwać jednego gatewaya. Może nawet Cybercora. Chociaż to jest troszeczkę niebezpieczna też sprawa. O, panie Bly. A, na sentry się rzucił. Też nie najgorzej. O, super zagrywka Bly'a, naprawdę. Jeszcze immortala złapie. No coraz gorzej zapowiadać ten kolejny atak many. Troszeczkę potracił też Bly oczywiście, no ale on w stanie jest Roach'e odbudować szybciej. No i teraz kontra też polskiego zawodnika. Bly na to chyba nie był kompletnie przygotowany. Za chwileczkę z jajek powinny wyskoczyć kolejne karakany. No i one uratują chyba sytuację. Królowe w liczbie dwóch zostały zniszczone. To też oczywiście napędza agresję Polaka, no bo zawsze można agresywnie rozstawić warpizma, zawsze można bliżej podlecieć. No i może z tymi Archonami, z immortalami teraz mana od frontu przyatakuje tak mocno, że już Bly odpuści. Nie, jednak chyba mana uznał, że nie warto. O nie, Spire jeszcze dodany. No na to mana nie ma obecnie żadnej odpowiedzi. W gotowości jest Stargate, ale żadnego Feniksa na mapie. No i kilka kolejnych minut, mam wrażenie, że troszeczkę idzie po myśli Bly'a. Co nie zmienia jednak faktu, że ma mało dron. 58 kontra 62, więc w tym aspekcie Polak wygląda naprawdę nieźle. Powiedział już nawet, że to jest dziwne, że Bly ma tak mało dron. No ale chciał widocznie mieć pewność, że się obroni przed tym lądowym atakiem. Powolutku, spokojnie mana. Jeszcze na pewno nie spisuje go tutaj na straty. No tylko kwestia tego, czy zauważy Spire, czy się przygotuje na jednostki powietrzne. No bo na rozroczami nie powinno być chyba aż tak dużych problemów. Aczkolwiek w tym momencie opracowane to zakopywanie z przemieszczaniem podziemnym. No i kar... O nie, tu nie ma obserwatora. Tu kompletnie nie ma żadnego obserwatora. No i w tym momencie mana tego nie zauważy. Mam wrażenie, że Bly teraz też tak chyba aż spojrzał szybkim, żwawym okiem, czy jest jakiś obserwator w powietrzu, czy też nie, no i chyba za chwileczkę te Roach'e zaczną tam wchodzić, ale w tym momencie świetna kontra ze strony Polaka. Ja nie wiem, o co chodzi Bly'owi, że on nie ma w gotowości żadnych Roach'e do obrony, o co tutaj chodzi? Nic nie zostało w jego bazie, a przecież Warpizm był cały czas przy życiu. Świetnie mana go przetransportował.
na dół mapy i tutaj jakiś totalnie właśnie nieprzygotowany blind. No nawet ekspansja, pan nie jest to świetny strzał dla many. Mutaliski w drodze, więc oczywiście Warpin za chwileczkę przestanie mieć sens w takiej grze agresywnej. Chociaż z drugiej strony, jak teraz mana by przeatakowała, to może być jeden z najlepszych momentów właśnie do ataku. Bo no jak mutaliski są po stronie mapy zerga, to właśnie jest najlepszy moment, żeby przeatakować, jak teraz no one się dopiero co wykluwają. Mana powinien mieć szansę, tylko że... O nie, już Blaj leci na kontrę, leci na takiego leciutkiego, chamskiego base trade'a. Jest Phoenix numer 1, więc może jeżeli mana go jakoś tutaj świetnie będzie mikrować, to da radę. Są te, powiedzmy, poruszające się kopce kreta, ale nie wiem, czy mana je widzi. Czy zdaje sobie sprawę, że w tym momencie no, w zasadzie wszystkie jego linie mineralne chyba zostaną zaatakowane agresywnie na tego Phoenixa. Wbija się Blaj, kolejne są grane przez Polaka, więc no jest już ta świadomość, jest odpowiednia kontra. Tutaj świetnie, jakieś kilka jednostek będzie w stanie zatrzymać, kilka mutalisków złapanych. Mana chyba zaczyna to robić, 90 parę limitu. No ja mocno wątpiłem w powodzenie tych wszystkich akcji, ale kto jeszcze wie, Mana na pewno nie powiedział ostatniego słowa. Aj, szkoda tego Phoenixa. To potrzebuje bardzo kilka z nich ocalić, no i właśnie jakoś nimi mikrować potem przeciwko mutaliskom. No świetnie, jakby uzbierał tak 6 Phoenixów. Chociaż to już chyba za bardzo nie jest możliwe. Mana wchodzi do głównej bazy swojego rywala. To jest kilka spajnów, ale one oczywiście kompletnie bezskuteczne na Archony i Immortale. Mana zaczyna tańczyć Immortalami. Co się tutaj dzieje? O co chodzi? Polak aż tak pewny. Chyba już nastawiał tych kanonów w swojej bazie, że no tak łatwo sobie z tym zerk nie poradzi. Aczkolwiek nie no, wydaje mi się, że mutalicków jest na tyle dużo, że i ta baza padnie. I ta linia wydobywcza jest zagrożona. Dalej Polak oczywiście w natarciu. No i znowu jakaś nerwówka, znowu jakiś base trade. Jest tutaj grany, trzecia baza anulowana, czwarta tutaj, no w zasadzie wszystkie główne bazy poza tą, która się dopiero buduje na godzinie 12 zniszczone. No i trzeba to oczywiście jakoś doprowadzić do końca, teraz świetnie, mana z Warpismem oraz Archonami będzie chciał atakować metaliski, ale trzeba uważać, bo one też nagle mogą wykonać zwrot w kierunku tego Warpisma, jest tutaj ich niemało, no ale jednak jest respekt, jak ta żarówa podejdzie, jak ciepnie, to jednak mutale momentalnie pękają, no i mana, pewny siebie chyba w dalszym ciągu, wycofał oczywiście swoją armię, ale zobaczcie, że wszystkie trzy Nexusy żyją, więc chyba ma tę, no już całkiem zauważalną, dużą przewagę. Niestety Stargate nie jest zasilany, więc nie może robić tych Feniksów, one cały czas zamrożone, zresztą podobnie jak i Mortale. No i cały czas oczywiście Bla, jak nie mutaliskami, to tymi karakanami atakuje probki i wydobycie. No 57 probek łącznie padło, no w dronach też oczywiście ogromne straty. Bardzo intrygująca ta baza na godzinie 12, oczywiście Polak o niej jeszcze nie wie. A te kilka stalkerów, ale pod shield battery powinien podejść troszeczkę mana. Czy widzi? Nie, tak nie do końca widział. Aczkolwiek wydaje mi się, że mana teraz wystarczy, że będzie siedział cierpliwie w bazie, zrobi kilka Feniksów, no i będzie już dobrze. No, ale Blaj też ma plany wobec właśnie tej linii wydobywczej. Już kilka karakanów jest zakopanych. Na pewno mutaliski teraz będą próbowały odciągać tę armię podczas tej, gdy karakany zajmą się probami, no i niestety to się teraz udaje. No i Mortale po prostu powinny stanąć i już się nie ruszać w tej linii mineralnej. O, i teraz jeden Archon zagrożony. Nie, jednak... Nie, to jest za duża siła tej jednostki, nie ma opcji. No i oczywiście z Warp Prismem i Archonami można spokojnie bronić się przed każdym nalotem zerga. Nie ma problemu. Kolejne Feniksy dodawane. Polak zdaje sobie sprawę, że ma naprawdę niezłą sytuację. Szuka, węszy kolejnej bazy Blaja. Nie ma jej w górnym prawym rogu. To właśnie zostało sprawdzone. Teraz leci w inne miejsce. No my wiemy gdzie. Mana jeszcze może nie do końca teraz. Aj, ta Oracle. Fajnie jakby przeżyła, no bo zawsze mogłaby rzucić Revelation na te roachy, które są zakopane. No niestety one w dalszym ciągu niezauważone. Polak też nawet chyba nie odbudował tego pylona. No i w końcu baza została zauważona. Dobrze, dobrze. Tylko już zrobić kilka Feniksów i na spokojnie wykończyć wszystkie mutaliski. Zeloty już się zajęły wydobyciem Blaja, więc ten w ogóle bez perspektyw. No jak to na Ukrainie? No i oczywiście nie ma problemu. Trzy Feniksy w zasadzie już chyba mogą sobie z tym poradzić przy dobrej kontroli Polaka. No takie naprawdę bardzo dobre. Jest Blaj! Poddaje! No i mamy 1-1. Mana w ładnym stylu wygrywa z Blajem. No i dał radę. Pięknie, pięknie ze strony Polaka. Już wpisujemy, już się cieszymy. End vote mana. Dobrze wpisuję? Tak, dobrze wpisuję. Jeszcze sobie spisałem. Czyli ile osób było? 50 głosów, 76%. Słusznie oddało głos na manę. Sorry tutaj tak. To pod wpływem emocji. Kappa.
jest zawsze trudna decyzja, ale tak jak mówię, w momencie, gdy te mutaliski wychodzą, wyfruwają na mapę, to jest chyba najlepszy moment, żeby łatwo wygrać z mutaliskami, o ile nie jesteśmy jakoś mocno w plecy. Więc to wyszło no, znakomicie dla Many. W idealnym momencie zaatakował. Nie wiem, czy on tak dobrze wiedział o planach swojego przeciwnika. No Blaj słynie troszeczkę z mutalisków i z takiej chamskiej gry, która bardzo często idzie w kierunku tej wymiany bazowej base trade'a. No i tutaj genialnie się wpasował, poniszczył ekspansję, poniszczył wydobycie, technologię, no wszystko poniszczył i w dodatku jeszcze obronił swoje bazy na tyle, że był w stanie właśnie porobić trochę wydobycia. Także super. Bardzo ładna decyzja Polaka. No i ta pewność siebie z wywiadu zostaje podtrzymana, miejmy nadzieję. Za chwileczkę kolejny gracz z Ukrainy.